Wydaje mi się, nie żeby był mały, ale wydaje mi się, że mi się wydawało, że będzie większy. Ale jesteśmy jeszcze za daleko. Tam na tych skałkach wylegują się foczki i tak ujadają, że stąd jest słychać, jakby były na wyciągnięcie ręki. Także taka kolonia fok. To kruczysko siedzi. Może bym jemu zrobił zdjęcie, jak nie odleci. To foki czy uchapki? Foki chyba. Jeszcze były przed chwilą, teraz już takie trawy same. Czy ta Kalifornia zacznie wyglądać bardziej tak wakacyjnie? Są już convertibles. Czekamy jeszcze na palmy i kaktusy. Udało nam się znaleźć kemping, to jest najważniejsze. Było zagrożenie braku. Ale na tym kempingu nad Bodega Bay czuć, że się zbliżamy do San Francisco. Jak się uda, to jeszcze skręcimy tutaj imprezkę na kempingu, bo lecą ostre rapy, są fat bike'i zaparkowane i te sprawy. No ale... czy uda nam się znaleźć drogę nad morze? Jest. Jesteśmy nad wybrzeżem. To jakiś port ogólnie. Następny dzień w drodze do San Francisco. Jesteśmy gdzieś w jakimś miasteczku. Pamiętasz, jak się nazywa? Nie. Petaloma. Zrobiło się inaczej. Zrobiło się tak ciepło. Taki hiszpański rozpierdol. Słychać ten język i widać takie rozgardiasz, można by powiedzieć ładnie po polsku. Nie chcę nadinterpretowywać swoich odczuć, ale jakoś tak jest jak na dzikim zachodzie w samopołudnie, takie napięcie wisi w powietrzu. Także najlepiej byłoby to nagrać, ale już nie będę tam wracał. Pan na dziale kempingowym sprzedaje różne rzeczy za takiego zamknięcia, tak jak to w Polsce bywa.
gdzie są jakieś komputery czy sprzęt drogi za szybą, tak tutaj wszystko praktycznie. WD-40. Tak, WD-40, śpiwory, nie to, że jakieś niebezpieczne rzeczy, ale wszystko tam powyżej jakieś ceny. I jakby to wrażenie potęguje to, że w tym sklepie jest cisza, bo nie puszczałem żadnej muzyki. Także... No i nas poinformował pan, że to trzeba zapłacić od razu, jak tam tą butlę gazową wzięliśmy. Ale nie można gotówką, bo tu się nie przechowuje gotówki. Wiem, że tu w Kalifornii jest jakieś prawo, gdzie nie ścigają po prostu za kradzież poniżej jakiejś kwoty. I to powoduje to, że w tych sklepach po prostu... No nie, w niektórych miejscach ludzie wchodzą, wynoszą co chcą i, no i policja się nawet tym nie zajmuje, no ale ja to tylko słyszałem ze słyszenia. No a tutaj to w Walmartie tak wygląda, że jednak różni się ten Walmart od tych wszystkich Walmartów po drodze, które mijaliśmy tam w Oregonie czy jeszcze w Kanadzie. Dlatego zawijamy się, lecimy dalej na południe i, no i mam nadzieję, że jakoś ten klimat się rozluźni, że będzie znowu wakacyjnie nad morzem w jakichś takich kurorcikach typu Santa Cruz. Zbliżamy się do San Francisco od północy. Mamy tu miasto Sebastopol. Widać Alcatraz, widać mosty w zatoce. Dojazd do mostu San Francisco Golden Gate Bridge. Przed nami widać, o, widać go, widzę. Jest, tu jest ta mgła, te chmury, wyłania się tam. Jeden 4 mili, żeby dojść do z buta do tego Golden Gate. No, fajnie jest takie rzeczy zobaczyć na żywo. Przekonać się, że to nie tylko jest w grze komputerowej Mafia, że to nie tylko w grze komputerowej GTA, że te autostrady są nie tylko w Need for Speedach, że to nie tylko w Simsach się buduje takie mosty, czy w SimCity, czy City 6L. Bliżej już nie będziemy podchodzić. Bliżej podjedziemy. Ale jak na niedzielę i landmark topowy w San Francisco, to nie ma tu tak dużo ludzi, parkingi są puste, dominuje nowy język tutaj urzędowy w Kalifornii. Czyli jaki? Hiszpański. Nie, no pewnie tak Hindusi byli. No też byli, no, ale hiszpański też się słyszy. Tak. No i tak to wygląda. Dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem. Dokładnie tak, jak to widziałem już 1000 razy w różnych innych okolicznościach. Nie na żywo. We filmach, w grach, na obrazkach komiksów. Robi wrażenie. Golden Gate nazywa się tak nie z powodu koloru, czy jakiegoś, były takie też jakieś domysły, że jakaś tu gorączka złota, coś tam. Z tego, co wyczytałem, to coś ma to związek z kolorem wody albo nazwą rzeki, która tu wpływa. W każdym razie tak się nazywa, jest czerwony,
nie da się go pomylić. Jest podobno te dwa filary jakieś, czy nie wiem jak się to poprawnie nazywa, są takie dość wysokie, jak na chyba most z tamtych lat. Dzisiaj już pewnie te rekordy zostały pobite wielokrotnie przez inne mosty, ale dalej ten jest charakterystyczny w swojej budowie i dość imponujący w skali. Jest słoneczna pogoda. Wszystkie chmury rozwiało, a przez szyber dach mojego SUV-a pada na mnie oślepiające słońce. Ale mi się podoba. Czuję się jak w grze komputerowej. Jak w GTA. No i to wszystko trwało tylko chwilę. Już dojeżdżamy do końca i teraz wide lane, slow. Nie mam pojęcia, gdzie mam jechać. Zwolnimy. Nie będziemy się zatrzymywać i jedziemy dalej, nie? Ulice San Francisco przywitały nas traffic jam. Wszystko się zadżamowało. Stoimy w takim trafiku. Gdzieś po prostu musielibyśmy odbić z tej jedynki trasy numer 1, żeby zobaczyć i liznąć trochę miasta. No to jest taki dojazd do świateł po prostu. Proszę, idiot. Dobra, no ta ulica nie jest jakaś stroma. Ale jest ładna. Chciałbym chyba zawrócić i pojechać pod górkę, nie? Czemu mi te hamulce znowu tak piszczą? Wstyd trochę w San Francisco. No tak to wygląda zabudowa. Jedziemy uliczkami San Francisco. Byle jak najwyżej. Wow, to jest chyba dobra ulica właśnie. Już czuję, że męczy się troszeczkę samochodzi. Jest stromo. Jest wysoko. Właśnie tu byśmy na przykład zatrzymali. Znaleźliśmy najstromszą ulicę, jaką się dało, żeby zrobić zdjęcia i poczuć ten klimat. Ale to chyba jeszcze nie są najstromsze ulice w okolicy. Bardzo ładne domki. Każdy ma tu swój. Każdy mieszkaniec San Francisco ma swój dom. W innym kolorze, z podjazdem. Fajnie właśnie, bo jest taka pseudo miejska zabudowa, a ni to przedmiejska. Nie ma zbytnio miejsca na ogródki. I tak to wygląda. Ach,
na piechotę bym nie chciał do domu tu wracać. No, ciężkie powroty. Pęczne? Nie, no jakikolwiek. Fajnie, fajnie. Tu jest 117 Też takie oblicza, po 5 pasów w jedną stronę, wszyscy jadą jak ławica ryb, ryby w ławicy. Stówka równo, każdy mniej więcej tyle samo. Gdzieś po lewej mijamy te wszystkie Palo Alto, Cupertino, ale coś czuję, że... i całe to Silicon Valley, także niestety nam zasłania widok na Silicon Valley, na Dolinę Krzemową zasłaniają nam te pagórki, a te pagórki są trochę wyschnięte, ale wydaje mi się, że jak były zielone, to ktoś z Cupertino się tędy przejechał i zrobił zdjęcie na tapetę Windowsa. Tak to wygląda. Jesienią są suche, ale widocznie na wiosnę były zielone. Który to był Windows? 9.8.